dzisiaj chciałbym mówić trochę o naszym sercu, to znaczy chciałbym wpłynąć w jakiś sposób na to, żeby nasze nastawienia i pragnienia serca były lepsze. Na ile znam życie, to wiecie, człowiek się musi kiedyś z czymś zderzyć, coś musi zostać mu objawione. Może nieraz to jest jakieś zmaganie, może to jest nieraz jakiś taki przebłysk świadomości jakiejś. I wtedy dopiero zaczynamy myśleć. Nieraz jest tak, że żyjemy trochę jak w kieracie. Macie tak? Że tak z dnia na dzień. I tak trochę lepiej, trochę gorzej. Raz szaro, raz trochę jaśniej. I tak z dnia na dzień, z dnia na dzień. Dlaczego o tym mówię? Bo przeczytałem kiedyś fragment o tym, że Izrael zapragnął Boga, kiedy została zabrana skrzynia przymierza, która symbolizuje Bożą obecność. Izrael zapragnął znowu Boga. Ale doczytałem sobie, że minęło 20 lat. I wtedy trochę mnie zmroziło, że Boża obecność jest w jakiś sposób była im zabrana, czyli ten symbol Bożej obecności, czyli Arka Przymierza została zabrana. No i po prostu no nie ma Bożej obecności. No i tak sobie ludzie żyli i w końcu zapragnęli. W końcu. Tylko wiecie, jak mamy 20 lat, to zapragniemy, jak mamy 40. Jak mamy 40, to przy 60. A jak przy 60 coś się wydarzy, to nam życia może nie starczyć. Dlatego szukanie Pana Boga jest czymś niezwykle ważnym i my nie możemy zapomnieć ten ferworze codziennego życia w tych wszystkich zmaganiach, obojętnie czy to chodzi o pracę, czy budowanie, czy remonty, czy wychowywanie dzieci, my nie możemy zapomnieć, kto tu jest najważniejszy. Nie możemy zapomnieć o tym, że Bóg nie chce być w roli osoby, która tylko daje pewne rzeczy i jest jakby niezauważana. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli: Panie, daj mi dużo dobrych rzeczy, ale tak za bardzo się nie wtrącaj w moje życie, bo ja wiem, jak je poprowadzić. Czyli taka postawa odpada. My musimy być świadomi, że Bóg jest naszym życiem. Ja wam powiem szczerze, przez to, że posuwam się w latach, ja coraz więcej mam przemyśleń takich egzystencjalnych, gdzie, wiecie, pieluchy mnie nie gonią, małe dzieci mnie nie gonią, potrzeby finansowe, jeśli chodzi o utrzymanie rodziny, już tak nie bolą, bo już dzieci są dorosłe i mają swoje rodziny. Ja zupełnie inne myślenie mam. I powiem tak, i wiem, że idę w dobrym kierunku. Bo chcę coraz więcej myśleć, oddawać chwałę Panu Bogu. Chcę po prostu, żeby On był na pierwszym miejscu. I nie dlatego, że coś potrzebuję, po prostu dlatego, że to jest nasz Bóg i nasz Stwórca. Przeczytam może na początek drugą królewską, 5 rozdział. I przypomnę wam pewne wydarzenie. Druga Królewska. 5 rozdział. I może od wersetu 14 do 16 i później od 20. To jest historia o Naamanie Syryjczyku, dowódcy wojska, który nabawił się trądu i mała dziewczynka powiedziała mu, że jest prorok w Izraelu, który jeśli się z nim spotkasz, to on cię uzdrowi. Że on by cię uzdrowił. No i on, to była taka ostatnia deska ratunku dla niego. Najpierw się zdenerwował, bo mu kazał w Jordanie się zanurzyć 7 razy. To tak, wiecie, to taki dyshonor dla tego dowódcy wojska. Powiedział, że ma większe rzeki u siebie w kraju. Więc zanurzanie się w tej konkretnej rzece było dla niego niejako nielogiczne. No ale w końcu namówiono go i powiedziano, żeby się zanurzył. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Chcielibyście takie spa? Że cokolwiek nas tam męczy, nagle zanurzamy się 7 razy. No i mamy jak ciało małego niemowlęcia. Myślę, że naprawdę i radość mu wróciła, i siły mu wróciły. Wszystko, co dobre się pojawiło w tym człowieku. No i w naturalny sposób chciałby się odwdzięczyć. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Powiedzcie mi, czy jak ktoś przynosi dary i pieniążki, pojawia się kasa, to jest łatwo odmówić, czy trudno jest odmówić? No wyobraź sobie, przychodzę do Karola i mówię: Karol, 100 tysięcy mam dla ciebie. A Karol mówi: nie, w żadnym wypadku.
Ja wolę żyć skromnie, po co mi te pieniądze, nie wiem, co z nimi zrobić. Jak myślicie? Co by Karol zrobił? Karol by uklęknął i powiedział, Boże, jaki ty jesteś wielki, wreszcie. Tak? No my nie wiemy, w jaki sposób byś tam Karol zachował, ale myślę, że to zachowanie proroka było niestandardowe. Naprawdę. Niektórzy ludzie, gdyby stali z boku, to powiedzieli, jaki głupi facet. No kasę mu dają, a ten nie chce. Co to za gość? To co, woli pracować? Woli prosić, żeby z ofiar jakoś żyć? Co ten człowiek wyprawia? Wiecie, naprawdę takie zachowanie jest nielogiczne. Nielogiczne, jeżeli nie poznamy dalszych losów. I teraz od 20 wersetu. Gehazi, może od 19. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał drogi, czyli już daleko był, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Wiecie, myślenie sługi było inne. Nie przyjęcie daru to jest oszczędzenie. Czyli na zasadzie, no głupotę zrobił, no oszczędził go. Aramejczyków, czy Syryjczyków, czy pogan w ogóle się nie oszczędza. Od nich się kasę bierze, a jeszcze jak chcą dać, to tym bardziej trzeba brać pieniądze, bo przecież my jesteśmy Izraelem Bożym. Może tak sobie pomyślał. Ale zwróciłem uwagę na to, że pobiegł za nim i wezmę coś od niego. Kiedyś to sobie przemyślę. Powiedzcie mi, gdybym powiedział tak, przychodzę na przykład teraz do domu Karola i Karol mówi, weź coś sobie z mojego domu. Jak myślicie, co bym wziął? Jeżeli słyszę informację, coś bym wziął. Może komputer, nie? Ale teraz wyobraźcie sobie, że jest ciężarówka. Biorę meble, biorę wypoczynek, biorę komputer, zlew biorę, kuchnię biorę, jak ma butlę z gazem, nawet butlę z gazem mu zwinę, wszystko mu biorę. I mówię, powiedzieć, że coś mogę sobie wziąć. Czy uważacie, że słowo coś oznacza dużo, wszystko, czy troszkę tylko? No coś dla mnie to jest, nazwijmy, myślę, że to jest symboliczne. Czyli biegnę za tym dowódcą wojska i chciałbym coś od niego wziąć. I na przykład wziąłem sobie szatę od niego ładną. Bogaty człowiek, wojskowy, duże wypłaty, wziąłem sobie szatę. To, myślę, że to można by było nazwać, że wziąłem coś. Albo pobiegłem za nim i osiołka mi podarował. Miał dużo koni, jakieś tam muły, oślice, no i wziąłem sobie osiołka jednego. No, mógłbym powiedzieć w całości tego majątku czy tego bogactwa, że coś wziąłem. Ale to zobaczcie. I puścił się Gehazi za Naamanem. To nawet nie jest napisane, że pobiegł, że ruszył w drogę, tylko puścił się. Wiecie, jak zerwany pies z łańcucha. On biegnie, bo on coś chce wziąć, coś. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? I co powiedział ten sługa, który coś tylko chciał wziąć? A on rzekł, w uczciwych. I teraz zobaczcie kłamczucha. Pan mój, czyli prorok, wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich, z gór Efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Przyszedł w uczciwych zamiarach i uczciwie go kłamie. I teraz o co mi chodzi? To był człowiek, który żył przy ówczesnych czasach, no nazwę to największym prorokiem. Widział Boże cuda, widział Boże życie, widział jak można żyć poprawnie, widział zachowanie proroka w różnych sytuacjach. I nagle on jest uczciwy, tylko że kłamie uczciwie. Naaman rzekł, ależ owszem, przepraszam, dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Czyli to coś, to był talent srebra i dwie szaty. To był ten biznesplan akurat Gehaziego. Naaman rzekł, ależ owszem, zechcieli przyjąć dwa talenty i nalegał na nim. To teraz wyobraźcie, jaki to był obłudny gość. Chciał talent, a mówi, przyjmij dwa. A on mówi, nie, wiesz, dwa to będzie za dużo. No ale proszę, przyjmij te dwa. Nie, ja dziękuję, tylko talent. No przyjmij dwa. Nie. I wiecie, ta otoczka dookoła wyglądała tak bardzo poprawnie. Że Gehazi się krygował i mówi, ja nie mogę dwóch talentów przyjąć. No w żadnym wypadku. Ja tylko jeden talent chcę. No przyznacie, że to obłuda jest niezwykła.
Ależ owszem, zechcieli przyjąć 2 talenty i nalegał na nie. I zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to swoim 2 sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu, mężów zaś tych odprawił i oni odeszli. Czyli jeszcze mu przynieśli do domu to. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. Najpierw kłamie, że został przysłany. Później kłamie, że jacyś uczniowie efrańscy. Nawet gdyby rzeczywiście przyszli uczniowie efrańscy, to nikt nie chciał pieniędzy dla tych uczniów. Zwłaszcza, że prorok mógł wziąć pieniądze wcześniej w sposób zupełnie naturalny. I on powiedział, że nie weźmie, na pewno. A teraz kłamie proroka. Dlaczego zacząłem o tej historii, czy przypominam tą historię? Bo słuchajcie, podstępne jest serce człowieka. Jeden jest tak, że nam się może wydawać, że mamy dobre pomysły, wykonanie nieraz nam trochę szwankuje, ale mamy dobre pomysły, mamy dobre pragnienia, chcielibyśmy dużo dobrych rzeczy osiągnąć, a może się okazać, to co za chwilę przeczytam, że niekoniecznie nasze pragnienia są dobre. Że my potrafimy naprawdę samych siebie oszukać co do dążeń, co do pragnień, co do tego, kto jest lub co jest celem i sensem naszego życia. Z założenia chrześcijanie kochają Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak? To jest z założenia. Tylko wybaczcie, ale żyjąc wiele lat jako chrześcijanin, muszę stwierdzić, że często to jest teoria. Albo pobożne życzenie. Natomiast praktyka nie zawsze nam wychodzi. I nieraz jest to praktyka, która nam się nie udaje, bo czegoś nie rozumiemy. W naturalny sposób nam się może coś nie udać. Ale nieraz to jest to, że po prostu źle wybieramy, dlatego owoce muszą być złe czy nieadekwatne do Bożego planu dla naszego życia. Po prostu muszą, bo co człowiek sieje, to musi zrząć. Jeżeli mamy złe założenia, złe pragnienia, źle stawiamy punkt ciężkości, musi to w końcu się zawalić. Tylko nieraz na to latami trzeba poczekać. Tak jak Izraelici, którym zabrano symbol Bożej obecności i po 20 latach dopiero zatęsknili za Panem Bogiem. Czyli 20 lat, nazwę to tak, to nie było tak, że to oni sami z siebie zapragnęli. Myślę, że to była praca Ducha Świętego w ich życiu, żeby oni znowu zapragnęli Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, żeby znowu tęsknota w nich się zrodziła. To jest praca Pana Boga. Skąd wracasz Gehazi? On na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora? Przyjmować pieniądze? No wiecie, ja wam powiem tak, że gdyby ten prorok powiedział tylko, że chciałeś przyjąć pieniądze, no nie, chciałeś wpłacić na procent, chciałeś sobie tam dać bankierom, żeby trochę na tym zarobić. Ale wiecie, Bóg objawił serce Gehaziego prorokowi i on nagle zobaczył wszystko, co było w Gehazi. I teraz to, co nazywamy, że wezmę coś, to zobaczcie, jak prorok to opisał. Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Wiecie, to nie było coś. On już miał swoje pragnienia, swoje marzenia. Czego on pragnął? Szaty, oliwniki, winnice, owce, bydło, niewolników i niewolnice. On wszystko chciał. On chciał żyć jak panisko. I wiecie, on służył prorokowi, służył mu, myślę, że jako sługa był dobrym sługą, wypełniał swoje tam obowiązki, natomiast pragnienie ciągle miał gdzieś, wiecie, takie kosmiczne pragnienie o bogactwie, czyli według słów Pisma Świętego, chciwość jest bałwochwalstwem. On był po prostu człowiekiem chciwym, on się tego nie wyzbył. Więc co było największym pragnieniem Gehaziego? Pomimo tego, że służył mężowi Bożemu, służył prorokowi, był wybrany, według mnie, jeśli chodzi o Boże działanie, to był zaszczyt być tym, który pomaga prorokowi. Być blisko człowieka, którego Bóg używa, którego Bóg w cudach używa, którego Bóg używa w naprawianiu całego Izraela. To był zaszczyt, ale zaszczyt nijak się miał do jego pragnień. On ciągle został na tych ludzkich pragnieniach. On ciągle chciał być po prostu bogaty, mieć, wiecie, fajne życie, niewolników, niewolnice. Chcielibyście mieć niewolników, niewolnice? Nie. Wiecie, czasy trochę zmieniły. My naprawdę, tak, dla nas to jest trochę chyba dyshonor mieć niewolnika czy niewolnicę.
ale w tamtych czasach no to był status. Wiecie, mieć niewolnika, niewolnicę. Nie chodzę, tylko noszą mnie w lektyce. Nie pracuję, tylko po prostu wymagam, żądam. Mam dużo bydła. Oczywiście nie ja to bydło pasę, tylko niewolnicy lub niewolnice pasą mi to bydło. Wszystko za mnie jest zrobione, a jestem takim no, królewiczem. I dlaczego prorok wcześniej nie przyjął tego daru finansowego? Bo powiedział tak, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze? On nie przyjął tych pieniędzy nie dlatego, że pieniądz jest zły sam w sobie. Pieniądze dużo rzeczy ułatwiają. Po prostu prorok wiedział, że to nie jest ten czas. I powiem tak. Każdy z nas może mieć jakieś swoje pragnienia. I może być tak, że ktoś jest jeszcze młodym człowiekiem, jest na dorobku i mówi, chciałbym mieć dużo kasy, chciałbym mieć pieniądze na dom, chciałbym mieć pieniądze na sad, chciałbym mieć pieniądze na fajną bramę automatyczną, nie, żeby tak samemu nie otwierać. Chciałbym mieć na dobry samochód, chciałbym na to i na to i na to. Czy to jest jakieś dziwne czy obce ludziom pragnienie? Nie, a teraz powiedzcie mi, czy jest właściwy czas akurat, żeby zdobywać pieniądze? A może to jest czas, w którym punkt ciężkości, pomimo tego, że i tak będziemy pracowali, bo kto nie chce pracować, ma też nie jadać. Więc my i tak pieniądze na życie będziemy zdobywali. Ale wiecie, pieniądz nie może być centrum i celem w naszym życiu. Nawet jeżeli mamy potrzeby. Bo my się rozmywamy z Bożym powołaniem wtedy. Pieniądze mają być sługą w naszym życiu, a nie celem naszego życia. Oczywiście zaznaczam, ja znam wielu ludzi, którzy mówili, ja chcę się dorobić, bo wtedy będę dawał na misję. Jak się dorobię, to ja nawet na kościół dam. Jak się dorobię, to zrobię to i to. Z tych ludzi, których poznałem, którzy tak mówili, ani jednego nie znam, kto daje dużo na kościół. Większość też się nie dorobiła. Bo ja myślę, że trzeba w sercu dobrze rozważyć, co jest dla mnie najważniejsze. Podam to może inaczej. Czy jest ważne, żebyśmy dobrze wychowali dzieci? Ale powiedzcie mi, czy dobre wychowanie dzieci jest celem naszego życia? Celem jest szukanie Boga, bo bez Niego my dobrze dzieci nie wychowamy. Bo tylko On daje nam właściwie rozeznanie, mądrość, miłość właściwą, którą dziecku coś trzeba okazać. Więc kiedy skupimy się na dobrym celu, ale pominiemy Pana Jezusa jako najważniejszą osobę w naszym życiu, możemy się rozminąć. Nawet z bardzo dobrym celem. Amen. Albo może przeczytasz w tym, że brzemiona jedni drugich noście. Powiedzcie mi, jak długo będziesz nosił brzemiona, jak nie będziesz posilany przez Boga? Ilu ludzi uniesiesz? Ile ich problemów będziesz chciał wysłuchać i będziesz ciągle miał taką empatię i miłość, żeby nadal być dla nich życzliwym, dobrym, żebyś nie traktował, że to jest nie twój brat w Chrystusie czy siostra, która ma problemy, tylko petent, który znowu przychodzi z jakimiś problemami, których mam już dosyć. Jeżeli nie będziemy blisko Boga, my nie rozwiążemy problemów. To znaczy przez jakiś czas może damy radę, ale później to nie będzie coś, co jakby kultywujemy przez całe nasze życie, bo zabraknie nam siły. Amen? Powiedzcie mi, czy nie jest nieraz tak, że jak lata nam lecą, czy człowiek mówi tak, o, na emeryturze to ja sobie odpocznę. Na emeryturze to będę odpoczywał. I nagle kolano ci zacznie boleć, ale tak naprawdę ci zacznie boleć. I mówisz, ojejku, stawy mnie bolą. I mówisz, no nie, trzeba szukać Boga, bo mnie stawy bolą. Wiecie, myślę, że nie tędy droga. Powiedzmy, szukać Boga, przychodzi czas, kiedy odchodzimy na emeryturę tak zwaną, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby usiąść na emeryturze na tyłku i siedzieć. I mówić, jestem na emeryturze, no i co dalej? A Boga będziesz szukał tylko wtedy, jak coś cię zaboli. Tak nie może być. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Szwajcarii na takie, to był o kościołach komórkowych, czyli to był kościół, który w niedzielę spotykał się bardzo licznie, natomiast w tygodniu podzielili kościół na chyba ze 150 grup tam było domowych, 150 liderów i oni po prostu w tych grupach domowych pracowali, czyli garden party sobie robili, kiełbaski sobie smażyli, mieli spotkanie, modlili się, sąsiadów zapraszali, także to była taka ewangelizacyjno duszpasterska taka praca, którą prowadzili. I jak my przyjechaliśmy, zgadnijcie, kto nas przyjął. Emeryci. Słuchajcie, same dziadki i babcie.
zupę nam nalewali, tłumaczyli, broszury rozdawali, bo młodzi w tym czasie byli w pracy. A teraz wyobraźcie sobie, że przyjeżdża, nie pamiętam ile tam osób było na tej konferencji, i nagle emeryci siedzą w domu, bo są emerytami. A młodzi są w pracy, bo pracują na swoje rodziny. Muszą zarobić. Kto by nas przyjął? No pastor pewno by przyszedł. Chyba, że pastor też pracował jeszcze dodatkowo, no to by powiedział, że poczekajcie, może wieczorem, jak się trochę czasu zluzuje, to ktoś tam z wami pogada. I powiem wam, że my powinniśmy mieć za cel Jezusa Chrystusa, niezależnie od wieku, a nie na zasadzie, że sobie coś wymyślimy, co my w życiu będziemy robili. Amen? Przypomniała mi się teraz historia, jak byłem kiedyś w szpitalu z kamieniami nerkowymi. No tak wiadomo, no jak się leży trochę z tymi ludźmi, to się z nimi rozmawia. I taki starszy gość podszedł, wzięli go na siłę do szpitala, dlatego że powiedział, że nie pójdzie do żadnego szpitala, a niestety z powodów choroby prostaty mu się zatrzymał mocz. No i go na siłę do karetki wpakowali, wywieźli do szpitala i mu tam zrobili jakiś zabieg czy operację. I ja mówię tak, panie kochany, ja byłem zawsze silny jak koń. Mówi, ja robiłem, mówi, całe życie. I tak sobie mówiłem na emeryturze, to sobie będę chodził na spacerki. Mówi, chodzę, mówi, ze szpitala do szpitala, po korytarzach. I wiecie, tak mnie to dotknęło, bo kiedy dobrze się dzieje, według nas, jest nie najgorzej, to my sobie planujemy jakieś tam rzeczy. Słuchajcie, jak my tego nie uzgodnimy z Panem Bogiem, to są mrzonki. My nie wiemy, co będzie w przyszłości. Możemy się srodze zawieść. Natomiast szukając Pana Boga, mamy tą gwarancję, że niezależnie co przychodzi na nasze życie, czy super rzeczy, czy trudne rzeczy, my mamy z Nim relacje, my umiemy z Nim rozmawiać, my umiemy odebrać Jego głos, Jego słowo do swojego życia, kierownictwo, radę. I chyba nic cenniejszego nie ma. Amen? A z drugiej strony w ten sposób właśnie przynosimy chwałę naszemu Bogu. Bo tak mówi Pismo Święte, że chwała naszemu Bogu jest przynoszona poprzez nasze wierne życie dla Boga. I Biblia mówi, że Bóg nie opuszcza swoich wiernych. Czy jest napisane, że Bóg nie opuszcza tych, co 30 lat temu się nawrócili i sobie żyją po swojemu? Bóg nawet nie musi ich opuszczać, bo oni sami opuszczają Boga. Sami idą gdzieś w manowce. Rozumiecie, co mi chodzi? My sami nieraz sobie szykujemy życie, które niekoniecznie jest satysfakcjonujące, a nieraz jest po prostu złe. Dlatego jest tak ważne, żeby popatrzeć na nasze serce i powiedzieć, Boże, a co jest dla mnie najważniejsze? Czego ja najbardziej szukam? Bo wiecie, takie teksty jak tam Dawid tak ładnie pisał, że dusza moja pragnie Ciebie jak jeleń wody, wód płynących, żywych, to tak ładnie napisał. Wiecie, Dawid ładnie pisał psalmy, nie? Więc tak artystycznie dobrał słowa i to tam o jelonku sobie tam wpluł i o żywej wodzie. Ja myślę, że on po prostu ubrał swoje pragnienia w słowa, jakie mu przyszły do głowy. I tak to opisał, że pragnie Boga, jak ziemia wyschła, pragnie wody, że pragnie Boga, jak ten jeleń, bo takie rzeczy przychodziły mu do głowy. I teraz, gdybym spytał każdego z nas tu obecnych, jak bardzo pragniesz Boga? Mówię też dlatego, ponieważ byłem na to się nazywa misja Steigera. To jest takie ogólnoświatowe działanie, gdzie ludzie chcą docierać do młodzieży, do wszystkich takich kultur młodzieżowych, żeby ich przyprawić do Jezusa. Chcą pomagać kościołom, żeby taki pomost był między młodzieżą. I oni prosili właśnie o to, żebym poprowadził takie wykłady. Już dwa miesiące temu, teraz znowu byłem. I wiecie, bardzo mnie to zbudowało, że jest młodzież, która jest z tej misji i oni ciągle mówili o tym, jak dotrzeć do młodzieży. To było ich pragnienie. Ja trochę byłem zszokowany, bo mało spotykam ludzi, którzy mają takie nieodparte pragnienie pomagania ludziom, zbawiania, głoszenia Ewangelii, żeby zbawieni byli, żeby przyszli do Jezusa. O młodzieży też mało. Natomiast w wielu miejscach usługuję i najczęściej przychodzą, mam problem. A mało przychodzi i mówią, moim problemem jest to, że mi się ludzie nie nakracają.
Moim problemem jest to, że młodzież ginie. Prędzej usłyszę, jak ktoś narzeka na młodzież, niż ktoś pragnie zbawienia młodzieży. I teraz, kiedy nasze serca jakby pozwolimy, żeby Bóg przejrzał, czy nie ma tam tego coś, tylko prawdziwe pragnienie, to my zrobimy wszystko, żeby to pragnienie było zrealizowane. I wtedy nie będzie niczym dziwnym dla nas, że poświęcimy czas na modlitwę wstawienniczą, że poświęcimy czas na szukanie Boga, że poświęcimy również nasze finanse. Nieraz jak gdzieś spotkamy jakąś misję, jakieś działanie i w sercu będziemy mieli pragnienie wsparcia, to będziemy wspierali. Wiecie, jak nie mamy pragnienia, żeby pomagać innym i tak dalej, to w sensie nigdy nic nie będziemy dawali. Bo zawsze będziemy my na pierwszym miejscu. My, nasze potrzeby, nasze zaspokojenie, gwarancja tego, że nam nie zabraknie i tak dalej. Czyli my powinniśmy się dobrze czuć. A co z innymi? Dzisiaj rano czytałem wiadomości o pociągach, które z frontu przyjeżdżały do Kijowa. Słuchajcie, pociągi rannych ludzi z pourywanymi kończynami. I był opisany jeden młody chłopak, 27 lat chyba, był programistą. Stracił prawą rękę, prawą nogę i prawie jest ślepy. I jeszcze te sztuczne kończyny, które są niejako na miarę wykonywane, to też nie jest tak, że wiecie, wszystko się zagoi i sztuczna kończyna jest ok. Od razu trzeba wszystko przymierzać i ćwiczyć, bo inaczej opisali to tak, że stawy się podnoszą, że się coś kurczy, że to później nie pasuje i nie można funkcjonować w sposób właściwy. I ta osoba, która to opisywała, napisała, że podziwia ich, że pomimo bólu oni chcą po prostu dalej działać, że oni się nie poddają. Oczywiście wielu ludzi jest takich, co z łóżka nie chce wstać, bo są w jakiejś depresji. Ten akurat młody człowiek, o którym czytałem, było tak, że jak tą protezę mu przymierzono, on mówi, teraz już mnie nic nie zatrzyma. Wiecie, jeszcze miał dystans do siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo można łatwo wpaść w miejsce, gdzie czujemy się ofiarami. Nie dość mnie kochali, nie dość pieniędzy zarabiam, nie dość żona mnie szanuje, nie dość mąż mnie szanuje, nie dość mnie dzieci słuchają, pastor mnie nie słucha. Różne rzeczy można powymyślać. I tak sobie można żyć. I ciągle biedny, ciągle nie do końca usatysfakcjonowany. I nagle się okazuje, wiecie, że są postacie w Biblii, które zupełnie inny sposób myślenia miały. I teraz przeczytam może list do Filipian, 3 rozdział, 7-14, jako przeciwwagę tego Gehaziego, czyli to, te pragnienia serca Gehaziego, a teraz pragnienia serca apostoła. 3 rozdział i od 7 wersetu. Ja bym powiedział tak, ja zawsze jak czytałem o apostole Pawle, to on dla mnie był kosmitą. On miał tak odległe pragnienia, tak dla mnie nieosiągalne, to znaczy pozytywne jak najbardziej. Ale mówię, jak można takie życie osiągnąć? Jak można być tak bezpardonowo skupionym na Chrystusie? Jak to można zrobić? I mówię, no będę się starał, ale tam chyba nie ma opcji, żebym to osiągnął. I Paweł mówi tak, ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko to, co było mi zyskiem, czyli po ludzku. Czy fajnie by było, gdyby taki gość jak Paweł miał żonę i dzieci? Czy to jest zysk? No słuchajcie, mieć rodzinę to jest rewelacja. Tylko zaznaczam, rodzinę, o którą dbamy, a nie którą zaniedbaliśmy, bo później to jest katastrofa. A Paweł cokolwiek by wymienił, może wymieniłby zaszczyty, no był rabinem, mógł uczyć, mógł być szanowany przez ludzi. A nagle zamiast szanowania on jest jagomieciny tego świata, prześladowany, różne zasadzki na jego życie były. I ten gość to wszystko zniósł. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Mnie jakby 3 razy zwolnili z pracy, to już by mi się żyć odechciało. A jego chcieli zabić, jego prześladowano, jego przeganiano z miejsca na miejsce, wzniecano tumulty i on się nie poddał. I powiem tak, jak ja to rozumiem. Gdyby on nie miał społeczności z Bogiem, on bardzo szybko by się poddał. Co było jego nagrodą? Pamiętacie? Pamiętacie, co było jego nagrodą? On całą nagrodę umieścił w przyszłości. On mówi, czeka mnie korona.
czeka mnie wieniec chwały. Czyli po ludzku jakby popatrzy, to będzie tak, nie ma nic, nie ma domu, no namiot sobie może uszyć. No szył namioty, to niech sobie uszyje. Może taki fajny, taki wiecie, nieprzemakalny, duży. Nie wiem, czy ktoś z was pragnął mieszkać w namiocie? Mieliście takie pragnienia? Mieszkać w namiocie? Albo mieliście takie pragnienia, że będę szył namioty i z tego będę żył? Nie, no każdy co by chciał. No taką super pracę, wiecie, no nie narobić się, dużo zarobić. Niektórzy są fachowcami w takich działaniach. Nazwę to tak, praca pozorancka. Tak pozorować, że pracuje, żeby wszyscy myśleli, że pracuje. I apostoł Paweł był człowiekiem, który był człowiekiem czynu. On się nie wzdrygał przed ciężką pracą, nie wzdrygał się przed prześladowaniami, bo coś w jego sercu było naprawdę poruszone i zmienione. I pamiętajcie, że to był człowiek, który prześladował Kościół, który wtrącał do więzień chrześcijan. To był człowiek, który zionął nienawiścią. On naprawdę nienawidził chrześcijan. Więc ta diametralna zmiana wynikała też z pewnego dotknięcia Pana Boga. Tylko na ile znam życie? Myślę, że każdy z nas był dotknięty przez Pana Boga, ja również. I teraz zależy od tego, jak my na to dotknięcie odpowiadamy. Czy to jest tylko epizod w naszym życiu, czy to staje się punktem przemiany, punktem zwrotnym, w którym on staje się najważniejszy. Lecz wszystko, co było mi zyskiem, uznałem za szkodę ze względu na Chrystusa. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Czyli on mówi tak, najważniejsze dla mnie jest poznać Pana Jezusa Chrystusa. I powiem wam, bracia i siostry, tak, ja bym chciał, że rano się budzę i mówię, Panie, obym znowu coś nowego poznał o Tobie. Obym znowu coś więcej się dowiedział o Tobie. Obym znowu dotknął Twojego charakteru, dotknął Twojej dobroci, dotknął Twojej łaski. A może i surowości nieraz trochę, żeby po prostu na opamiętanie coś przyszło. Ale ja chcę poznawać Jezusa coraz więcej, coraz bardziej. Ja się dziwiłem, kiedy się nawróciłem. Wiecie, że niektórzy chrześcijanie to przychodzi i mówią, bo Bóg jest taki. Ja mówię, skąd oni to wiedzą? Ja ledwo co zacząłem czytać Biblię, ja nie wiedziałem, jak jest Bóg. A oni już wiedzą. To o coś takiego mi chodzi, o to poznanie Boga osobiste, poznanie, które nas zawsze będzie zmieniało, bo spotkać się z Bogiem i być takim samym, to myślę, że to jest niemożliwe. Amen? Jak się ze mną spotkacie, to możecie być tacy sami, ale nie z Panem Bogiem. Czyli on pragnął poznać Chrystusa, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Czyli on miał takie podejście. Chcę poznać Jezusa. Wszystko, co po ludzku mogę zyskać, a co będzie mi przeszkadzało, to znaczy, że muszę to odrzucić. To są śmieci dla mnie, bo chcę go poznać. Chcę go dotknąć. I znaleźć się w nim, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i dojść nad mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stać się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Wiecie, dla mnie, powiem szczerze, to jest wersja skrótowa serca czy pragnień apostoła Pawła. I on tu mówił o sprawiedliwości, o dotknięciu Chrystusa, o poznaniu Chrystusa, o tym, że chce moc Jego przeżywać. Tu jest ciągle Chrystus na pierwszym miejscu. Amen? Ja powiem tak, gdybym was spytał, albo mnie byście dopytali dokładnie, to często jest tak w naszym życiu, że co byś najbardziej chciał? A ty powiesz od razu bez namysłu, święty spokój. Naprawdę tak jest. Albo co byś chciał? Żeby przestał mnie boleć. I ja się nie dziwię, bo to, co mamy w sercu, to jakby jest też na ustach. No to, co z obfitości serca mówią usta. Więc apostoł Paweł był tak chrystocentryczny, tak bardzo żył Chrystusem, że jemu się w głowie nie mieściło, żeby cokolwiek innego stanęło obok Chrystusa, przed Chrystusem. Po prostu on miał być najważniejszy. I mówię to po to, żeby to, co na początku powiedziałem, żeby nawet jeżeli minęło 20 lat naszego życia, żeby tęsknota wróciła i żeby się zatęsknili za Bogiem i zaczęli Go szukać tak, jak jest Mu to należne. To nie jest jakiś Zbawiciel, to nie jest jakiś człowiek, to nie jest jakiś Syn Boży, którego można pominąć. To jest centrum, to jest najważniejsza osoba, to jest Król Wszechświata, to jest nasz Zbawiciel i bez Niego nie ma naszego życia. Pamiętajcie, że to On nas stworzył i my mamy do Niego wrócić
Skoro pogubiliśmy nasze drogi przez grzechy, to do Niego musimy wrócić. A kiedy wracamy, to nie po to, żeby się pojawić na chwilę i zniknąć przed oblicza Króla, tylko po to, żeby żyć razem z tym Królem. Dziękować Mu za wszystko, poznawać tego Króla. Czyli chciał poznać Chrystusa, ale takie jedno słowo tutaj może powiem. Żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Chciał Go poznać. W jaki sposób? Chciał przeżywać moc zmartwychwstania. On nie chciał Go poznać tak książkowo. Nie jest tak, że ktoś otworzy objawienie świętego Jana i mówi, no, on miał tam szatę przepasaną przez pierś, tu miał to, tu miał to. To jest książkowa wiedza. Bo wiecie, ja kiedy czytam o tym, że on miał szatę, że miał włosy jasne, że te włosy to są takie sędziowskie też włosy, to nie jest tak, że ja to czytam i nagle padam na twarz. Ale jak tego samego Jezusa w realu, jak zobaczył, to na twarz upadł. To jest ta różnica. Poznać książkowo Pana Boga, poznać Go teoretycznie, a dotknąć się Pana Boga. To jest takie greckie słowo, gdzieś miałem zapisane nawet. To jest słowo, które mówi o bardzo osobistym poznaniu. Kinesko? Jakoś tak było to słowo. Gdzieś mam w notatkach. W każdym bądź razie najważniejsze jest to, że to jest bardzo osobiste poznanie. Amen? Wyobraźcie sobie, że ktoś pojechał do Grecji, zobaczył na przykład wyspę Rodos, albo był na Krecie, zobaczył piękne plaże, piękne... I przyjeżdża i tak, Karol, tam są takie góry, że... Rewelacja. A jak wejdziesz, to widzisz z jednej strony jedno morze, z drugiej drugie morze. A później jak... To masz na przykład takie plaża z palmami. A tam znowu jest taka piaszczysta góra z Świnoujściu. A tam znowu same kamienie. A tam jeżowce. I Karol mówi, no wszystko wiem, ja to widzę. On by tak, no fajnie było tam pojechać, ale tak ty mi to opowiadasz, to tak niekoniecznie. Mogę użyć super barwnego języka. Jak jakiś Mickiewicz albo ktoś. I on nadal nie będzie wiedział, o co chodzi. A wystarczy spojrzeć, wystarczy dotknąć i człowiek wie, o co chodzi. Amen? To jest tak samo, jak będę opisywał komuś szczęśliwe małżeństwo czy szczęśliwą rodzinę. Powiem tak, no ktoś mówi tak, no fajnie by było, ale wiecie, jest ogromna różnica, jak to przeżywasz. Przeżycie jest czymś innym. Dlatego Paweł pisze, że on chce doznać mocy zmartwychwstania Jego. I to też zwróciłem na to wczoraj uwagę, że doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego. On nie powiedział uczestniczyć w cierpieniach i doznać mocy. On mówi, jak się chce najpierw spotkać się z Chrystusem, bo ja inaczej tego cierpienia myślę, że nie wytrzymam. Ale kiedy doznam Jego mocy, a On przeżywa jakieś cierpienia, to ja we wszystkim chcę być podobny do Niego. I w tych dobrych rzeczach, doskonałych, dla człowieka też, i w tym, co jest cierpieniem, nie będę się cofał jakby przed niczym. I żeby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czyli mówi o mocy zmartwychwstania i o dostąpieniu zmartwychwstania. To są dwie różne rzeczy. Moc zmartwychwstania płynie ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi wyraźnie, że największą moc, jaką kiedykolwiek Bóg okazał, to właśnie w zmartwychwstaniu Chrystusa, bo wtedy z Chrystusem i nas wzbudził. My jesteśmy zawarci w zmartwychwstaniu Chrystusa. I teraz dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa możemy korzystać z wszystkich tych darów Ducha Świętego, bo to jest zawarte w Jego śmierci i później w zmartwychwstaniu jako objawieniu tego zwycięstwa Jezusa Chrystusa na krzyżu, że zabrał nasze grzechy na krzyż. I ta moc zmartwychwstania jest realna. Dlatego, słuchajcie, my się nie wahamy, no zresztą jako zielonoświątkowcy, to tym bardziej mówimy o tym, że Bóg działa, w mocy, że Bóg w mocy człowieka zmienia. I teraz wyobraźcie sobie spotkanie, no nie będziesz znowu Karol, spotykamy się z Karolem. No spotkaliśmy się, pogadaliśmy o pogodzie, pogadaliśmy co tam o ciężarach życia, co tam, ponarzekaliśmy sobie trochę. I słuchajcie, i Karol, i ja to tacy zmienieni po tym spotkaniu, że szok. Tak? No ponarzekaliśmy, pobiadoliśmy sobie, poszliśmy. Ale teraz wyobraźcie sobie, jak przychodzi Pan Jezus w mocy i spotyka się z apostołem Pawłem. No, jeszcze nie był apostołem. No, Szaweł był wtedy. I co się stało? I Szaweł był taki sam? Wiecie, na nim to zrobiło takie wrażenie, że spadł z konia. To po pierwsze. Myślę, że taka słabość na niego przyszła, że on nie mógł siedzieć w siodle. A później był ślepy przez 3 dni i miał czas na naprawdę przemyślenie.
I dobrze z tego spotkania, dobre wnioski wyciągnął, bo od tego momentu to był człowiek, który, tak jak Jezus powiedział, ja mu pokażę, ile wycierpi dla mojego imienia. I on się nigdy nie cofnął. Znacie taki fragment, gdzie Paweł się cofnął? Ja znam tylko jeden, w którym powiedział, że był obciążony ponad siły, że już myślał, że już ponikł, że już śmierć przeszła. To tylko jedno miejsce znam, gdzie apostoł Paweł niejako poddał się. Ale tam jest też napisane dlaczego, bo za mocno we własne siły wierzyli. Czyli to był moment, kiedy nie zaufał Bogu, dlatego ta słabość przyszła i nie miał tego posilenia, które powinno być. Bóg i tak go wyciągnął, i tak ich uratował, ale pokazał mu, że po swojemu to on wielu rzeczy nie zrobi. I powiem wam, że takie pragnienie, czy takie serce, jak było w apostole Pawle, niezależnie jakie będą nasze losy, drogi, co my w życiu będziemy mieli wykonać jako chrześcijanie, dałby Bóg, żebyśmy wszyscy mieli takie serce. Pragnienie Boga, pragnienie Chrystusa, szukanie Chrystusa. I wcale nie mówię o tym, że musimy być fanatycznie zwariowani. Oczywiście z zewnątrz to będzie wyglądało, że coś z nami jest nie tak. Ale znacie biblijne słowa, które mówią, że Duch Święty jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc to, co dla nas będzie trzeźwym myśleniem, nie oznacza, że ktoś to będzie rozumiał. Bo chrześcijan, normalny człowiek nie rozumie. No bo w imię czego ktoś pomaga ludziom, jak ludzie są niedobrzy? A w imię czego starają się być dobrzy i nawracać nawet wrogów swoich? W imię czego? Dlaczego? I ludzie tego nie mogą pojąć, bo ludzie mają porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I to jest jakby takim motorem głównym zachowania większości ludzi na tym świecie. Dlatego zyskać Chrystusa to jest prawdziwe życie. Poznać Chrystusa to jest prawdziwe życie. Zobaczcie, do tej pory tak jest. Jak jakikolwiek bohater wiary na przestrzeni historii coś przeżył z Bogiem, to te książki do tej pory powielają i o tym ciągle ludzie czytają i mówią. Bo coś przeżyli z Bogiem, za bardzo nawet w książkach ludzie się doczytują, co oni tam z tym Bogiem przeżyli. O przebudzeniach, jak przychodziło przebudzenie gdziekolwiek, to myślę, że to jest objawiona moc zmartwychwstania Chrystusa. To do tej pory, jak ja pamiętam, jak czytałem te książki z wypiekami na twarzy i to było, ja bym to chciał wszystko widzieć. Tylko wiecie, jak zwykle, pomyłka też z mojej strony była taka, że ja bym chciał to, co czytam, a zapomniałem, że to Chrystusa trzeba chcieć. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Że my chcemy owoce, chcemy rezultaty, chcemy śmietankę zobaczyć, natomiast samego tego dążenia, pragnienia, szukania nie traktujemy na tyle poważnie, żeby zastosować w swoim własnym życiu. Dlatego ta moc zmartwychwstania jest niezwykle ważna, bo Paweł też pisał o tym, że z chwały w chwałę jesteśmy przemieniani. To nie jest tak, że jestem człowiekiem i zostanę przemieniony i będę fajnym chrześcijaninem kochającym Boga. Nie. Z chwały w chwałę. Przychodzi Boża chwała, przychodzi Boża obecność, przychodzi Boża moc, właśnie ta moc tego zmartwychwstania. Ja pragnę Jezusa, więc On przychodzi jako ten prawdziwy Chrystus, który ma pełnię mocy, pełnię władzy. I ja się spotykam z tym prawdziwym, pełnym mocy Chrystusem. I Jego dotknięcie mnie zmienia. I oczywiście, no znamy swoje życie. Wiecie, że możecie się modlić i smęcić. Że więcej płaczy w tej modlitwie takiego użalania się niż wiary i szukania Boga. Macie tak nieraz? Nie macie. No dobra. I nieraz jest tak, że wiecie, mamy niewłaściwe modlitwy. Nieraz inspiruje nas strach. Nie szukanie Boga. Nieraz jest tak, że myślę, że każdy z nas to przeżył, jeżeli na przykład mamy dzieci i nagle przestraszymy się o nasze dzieci. To zaczynamy się bardzo gorliwie modlić o dzieci. Ale co nas zainspirowało? No strach. Modlimy się ze strachu. Strach przyszedł i nas zainspirował do modlitwy. Myślę, że to nie jest to właściwe, bo gdybyśmy, podam to może inaczej, gdybyśmy rano wstali i obmodlili już nasze dzieci i pobłogosławili, albo wieczorem następny dzień już pobłogosławili, to byś się nie bał o swoje dziecko, bo byś wiedział, że po prostu oddać w ręce Boże. Ale jak żyjesz po swojemu i nagle przyjdzie ten strach, no to wtedy panika się pojawi. Amen? Albo modlisz się i Bóg mówi, jesteś w moim ręku. Ja cię nie wypuszczę z mojej ręki. Dotyka cię to. Ty odczuwasz to i nagle zabrakło ci pieniędzy. Wpadniesz w panikę czy nie? Jeżeli to, co słyszałeś wcześniej, jest żywe w tobie. Wtedy powiesz, Boże, nie wiem jak, ale mi brakuje. Chyba będziesz musiał się postarać. Ale jeżeli nie masz spotkań z Bogiem, no to jest panika. To jest normalne, ludzkie takie życie, w którym jesteśmy w udręczeniu, w niewierze, w jakichś
dziwnych tęsknotach, w jakichś ciągłych pragnieniach, które są nigdy niezrealizowane, bo nie przychodzimy do źródła wody żywej. Tak jest zresztą opisane to o Izraelitach, że mnie źródło wody żywej opuścili, a wykopali sobie cysterny, to do tego dziurawe cysterny. Miało być dużo wody, miało być tak pięknie, a jest po prostu brak wody i pustynia. Amen? Dlatego ja mam bardzo dużo wersetów wypisanych, ale i tak nie zdążę dzisiaj tego przeczytać, więc może poprzestanę na tym, że chciałbym poprosić Was, żebyśmy razem się pomodlili, żeby wróciły na właściwe pragnienia. Żebyśmy naprawdę byli ludźmi mądrymi, którzy umieją poukładać swoje życie. I zaznaczam jeszcze raz, my mamy wszyscy swoje obowiązki. My wszyscy wychowujemy dzieci, czy wnuki, czy dbamy o dom, o rodzinę, mamy wydatki i tak dalej. No ale w tym wszystkim nie można zgubić Pana Jezusa Chrystusa. Nie może być tak, że On jest dodatkiem do naszego życia, bo On nie jest żadnym dodatkiem. To jest nasze życie, to jest cel i sens naszego życia. A spotykanie się z Nim, czy w czytaniu Słowa Bożego, czy w modlitwie, czy w uwielbieniu, czy w jakichś, nie wiem, wspólnych jakichś działaniach, to jest podstawa. I nie wiem jak Wy, ale kiedy Bóg mnie nieraz dotknie w mocy, to od razu wraca mi ochota do życia, od razu wracają mi siły. I ja nie mówię o tych przeżywkach tylko. To nie chodzi o to, żeby chcieć ciągle przeżyć jakieś. Mówię o tym, że kiedy przychodzi Chrystus do naszego życia, On w Duchu Świętym do nas przychodzi, to nagle wszystko się zaczyna zmieniać. I nagle naprawdę po jednej modlitwie, w której pozwoliliśmy, czy modliliśmy się o to, żeby Pan nas dotknął, żeby doznać mocy Jego zmartwychwstania, nagle się okazuje, że najbliższy czas, nieraz lata, a nieraz życie doznaje całkowitej przemiany. Jeżeli my o to nie zadbamy, to naprawdę będziemy żyli tak po prostu po ludzku. W różnych ciężarach, w różnych kłopotach, w nierozwiązanych sprawach, w marzeniach, które się nigdy nie realizują i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tak będzie. I będziemy żyli, bo słuchajcie, miliardy ludzi już na tej ziemi żyło. I przeżyjemy jakoś to życie. Ale to nie chodzi o to, żeby przeżyć jakoś to życie. Chodzi o to, żeby w tym życiu doznać moc Jego zmartwychwstania. Jeśli trzeba, uczestniczyć w Jego cierpieniach. Poznać Go i tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Żeby dotrzeć do miejsca, kiedy On nas zbudzi z martwych, da nowe ciała i na wieki będziemy u Ojca mieszkali. Tam, gdzie mieszkania On przygotowuje dla nas. Amen. Chyba nie ma ważniejszego celu i ważniejszej sprawy w naszym życiu, która godna była weryfikacji na nowo. Wiesz, co by było najgorsze? Tak ja sobie pomyślałem teraz. Zbliża się koniec mojego życia. Już nie chcę mówić, że 100 lat, ale tam na przykład 90 lat. I nagle patrzę wstecz i mówię tak, jaki ja głupi byłem. I co to ma mi opisać? Całe moje życie? Że głupi byłem, że Boga nie szukałem, że żyłem byle jak. Przecież to człowiek jeszcze szybciej umrze z tego stresu. Amen. A Paweł na końcu swojego życia co powiedział? Wiarę zachowałem. Pamiętacie? Służył Bogu całe życie. Wypełnił Bożą wolę. I mówi, teraz to szeroko otwarte drzwi mam. I ja myślę, że i tego życzę każdemu z nas, żebyśmy takie decyzje podjęli, tak wrócili do pragnienia Boga, żeby to było najważniejsze. Dlaczego też o tym mówię? Słuchajcie, jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest poznanie Chrystusa i niech będzie już tego Karola kochanego dzisiaj tak mamy. I kłócę się z Karolem, a nagle szukam Jezusa. Powiedzcie mi, czy to ma sens w ogóle nasza kłótnia, jakakolwiek? Jeżeli on rozumie, że Chrystus najważniejszy, ja rozumiem, że Chrystus najważniejszy. Jeżeli rozumiem, że on należy do Chrystusa, ja należę do Chrystusa. I ja rozmawiam z Bogiem i on rozmawia z Bogiem. To co Bóg powie? No oczywiście powie, że ja mam rację. Pewnie, że nie. Powie, braćmi jesteście. Macie się pogodzić. Jeżeli my żyjemy dla Boga, to naprawdę mnóstwo takich tych międzyludzkich spraw odchodzi. Bo to nie ma sensu. My wtedy dążymy do pokoju, bo Bóg jest Bogiem pokoju, a nie do posiadania racji i tak dalej. Dążymy wtedy do współpracy. Dążymy wtedy do życia, które Bogu się we wszystkim podoba. A w wychowywaniu dzieci chcemy je jak najbardziej kochać, jak najwięcej mądrości chcemy od Boga i mówimy, Boże, daj mi mądrość, bo moje dziecko samo siebie nie rozumie, ja też go nie rozumiem. Ale Ty je znasz, więc możesz mi pomóc. A jeżeli my Boga nie będziemy szukać, tylko będzie irytacja, nerwy, dziecko będzie biedne,
no jak to dziecko, zagubione, a my będziemy jeszcze bardziej zagubieni. To mówiłem wam, że nieraz jak teraźniejszych rodziców spotykam często, to mam jedno słowo, które opisuje dzisiejsze rodzicielstwo, negatywne słowo, bezradność. Są po prostu bezradni rodzice. I słuchajcie, mądrość sama nie przyjdzie. Amen? Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu Chryste, gdy Izrael miał zabraną markę przymierza, symbol Twojej obecności, Boże, to oni zaczęli tęsknić za Tobą po 20 latach. Panie, nigdy sobie tego nie wyobrażałem, ale wiem, że nieraz tak jest, że pogubimy się gdzieś w naszym życiu. Gdzieś chodzimy własnymi drogami. Mamy jakieś swoje cele i swoje plany. I one nigdy nie są na końcu spełnieniem dla nas, ani satysfakcją, ani nie sprawiają nam często radości. Biegniemy za czymś. Nawet jak to dogonimy, to w końcu i tak się tym nie potrafimy cieszyć. Dlatego, Boże, chcemy pokutować z wszystkich naszych celów, planów, szczególnie pragnień serca, tak jak u Kehaziego było, które Tobie się nie podobają. Panie, ja wiem, że to jest czas na szukanie Ciebie. To jest czas na powrót do Ciebie, powrót do pierwszej miłości, powrót do uszanowania Twojego Słowa ponad wszystko, powrót do posłuszeństwa Twojemu Słowu. I my chcielibyśmy, żeby moc zmartwychwstania nas dotykała, żeby Twój Duch Święty w mocy zmartwychwstania objawił nam samego Ciebie. Chcemy Ciebie poznać, Panie. Chcemy doznać, Panie, mocy tego zmartwychwstania. Chcemy, Boże, mieć to bardzo intymne, bliskie spotkanie z Tobą. I chcemy to kultywować każdego dnia. Chcemy, Boże Wszechmogący, szczycić się tym, że Ty z nami rozmawiasz. Chcemy szczycić się tym, że mówisz do nas przez słowo, w modlitwie, że uspokajasz, uciszasz naszą duszę, że to pragnienie serca, gdy pragniemy Ciebie, Panie, jak jeleń, tych wód płynących, wód żywych, Panie, Ty zaspokajasz, Królu. Panie, chcemy, Boże, w naszym życiu wrócić całkowicie do tej najważniejszej sprawy, poznania Ciebie, bycia z Tobą, bycia posłusznym Tobą, kochaniu Ciebie, Panie, rozkochaniu się w Tobie. I o to Cię prosimy, Panie, cały nasz zbór dotknij swym duchem, dotknij nas mocą zmartwychwstania w imieniu Twoim, Chryste. Amen. Amen.